Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z Farming Simulator 2015 na serii z Bolusiowo V7.1. Po sąsiedzku oczywiście ze mną jest burmistrz naszej wspaniałej wsi Bolusiowo, Mr. Adamo Fifcyn. Witam serdecznie, z tej strony burmistrz. I to na tyle by było, bo tak, Brączek się zapatrywał na mnie na lepszego gospodarza i niestety zbankrutował i komornik zlicytował go i Brączek musiał się wyprowadzić, a Tanas za picie w miejscu pracy został zwolniony. Także, no kochanie, co mogliśmy zrobić, troszeczkę te sprawy w sądzie, to wszystko trwało bardzo długo, ale powracamy. Jak widzicie, nowe nabytki są, no trzeba się cieszyć na nieszczęściu innych. Nie no, tak naprawdę to żartuję, kochani, ja was witam oczywiście na Bolusiowo. Jest to troszeczkę inna seria niż była, ponieważ postanowiliśmy coś w końcu z tym zrobić. I ja czekaj sobie, w ogóle to tak, burmistrzu, ty już jesteś w domu u siebie tam, mógłbym podjechać ze słomą, czy nie bardzo? No, tak 2 na 10 jestem w polu, ale no jak chcesz, to mogę w każdej chwili tam się przedeptać. No to jakbyś dał radę, to ja cię nawet zabiorę, jak będę miał mód pasażera. Ogólnie to czym jedziesz? Będę jechał John Deere, moim nowym nabytkiem. O, to wiesz co, to ja przybiegnę się do ciebie, bo ja tu jestem naprzeciwko twojej chałupy. Dobra, i już kochani wam mówię, o co kaman, bo wiem, że niektórzy nawet jak u Adama w odcinku troszeczkę pogadaliśmy na ten temat, to i tak nie wiedzieli, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tutaj oczywiście, zobaczcie, mamy nowego John Deere'ka, nowy nabytek. O, Adamowi nie dałem nowego skinu belek, bo przypomnij, żebym ci później dał. I my ogólnie lecimy sobie zawieźć tutaj słomę do Adasia. Czekajcie. Ale fura, ty. No wsiadaj. Skądże się ukradł? A słuchaj tam. O, wiesz co, na drabinkach sobie mogę stanąć. No to nie, postoisz se. Dobra. Dzięki. Czekaj, ja mogę wskoczyć na belki? Poczekaj, ja sobie sprawdzam ogólnie, poczekaj. Przydałby nam się jakiś motor. Moment, ja sobie muszę sprawdzić, wiecie, czekajcie, zaraz wam wszystko już powiem. O, dobra, mam zaczepione belki, możemy sobie ruszać. Adam, leć do siebie na gospę, wiesz? Tak będzie najlepiej. Przez, na skuśkę, tu na skuśkę leć, przez kukurydzę. Będę swym pilotem. Czekaj. Stasiek, uważaj, jest dobrze. Kogut włączony w prawo, skręcę pusto. Jacz, uważaj na tego tura, żebyś tam sąsiadowi nie wyrżnął, wiesz, płota. Powoli jadę, jak widzicie, tutaj sąsiad zaczął się nowy budować, no niektórzy niestety ze wsi odchodzili, nowi już to miejsce się budują, troszkę rozpierdziel pod sklepem. O, Kamil i Zośka. Dobra, my jedziemy ogólnie teraz do Adasia, zawozimy mu słomę, wymianę na obornik, tak jak już kiedyś wam wspominałem, że tak będzie. Czekajcie, moment, jeszcze nie ta kamerka. O, ta będzie idealna. I teraz tak, wiecie sami, że ciężko się zebrać nam było w czwórkę, no bo no wiecie, Adam pracuje teraz z Brączkiem, to ciężko z czasem, ta nas od czasu do czasu, jak nie internet, to sraczka, to urok. Nie, żartuję. Także no ciężko w czwórkę się ogarnąć. I w dwójkę, no to wiadomo, idziemy nagrywać, idziemy. Akurat mamy czas, jesteśmy, to idziemy coś nagrać, idziemy coś zrobić. A tak to w czwórkę nigdy nam to nie wychodziło i sami też pamiętacie, jak ciężko było nam nagrać jakikolwiek odcinek z naszej serii. Na początku to jeszcze w miarę szło, jak każdy miał czas i w ogóle, a teraz przez ostatni czas była totalna lipa, dlatego też pomyślałem, że ta seria nie będzie cierpiała. Ale poczekaj, bo ten musisz wolno jechać, bo muszę moje nioski z kurnika powyganiać. O kurde, a to ty, to dobra, to powyganiaj je tam. Weź się wypuść tutaj na łąkę. Wiesz, bo ogólnie przez ten czas, co żeśmy się niby z tym sądem i tak dalej sobie na początku męczyli, to wiesz, trochę bida i tu śmierdzi w tym kurniku, musiałem wrota pootwierać, żeby wywietrzało. Dobra, spokojnie. Więc jest dobrze. Także wszystkie wrota pootwierane u mnie, ja nie wiem. Ja będę kontynuował i postanowiliśmy, że nie popsujemy tej serii i pomyślałem, że z Adasiem właśnie będziemy ją kontynuować na modach tych, które były, ale tam niektóre wymieniliśmy, bo wyszły lepsze oczywiście. Mam nadzieję, że wam się to teraz wszystko będzie podobało. Dobra, my tu, Adam, już mogę wjeżdżać, nie? O, już wywietrzała, masz ogólnie przez zamykany szczelny ciągnik, na nie poczujesz. Tylko, że obyś się zmieścił, bo z tym turem, powiem ci szczerze, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobacz, jak ładnie. Dobra, odbijaj w prawo już. Pięknie. Patrzaj tutaj na przyczepę. Ty, ona wejdzie wysokościowo? Tak. Dobra, dawaj, to ja już wjeżdżam. Czekaj. Jeszcze by ci z pół belki wlazły z góry. Jo, dobra, czekaj, ja muszę włączyć piątkę. Moment, czekajcie, kochani. Piątkę. Pięciątkę. O, patrz, tak ładnie. No tutaj niestety, no. Zabierz mnie na przyczepę. No, kurczę, Adam, jecha!
wujcie, wujcie, teraz pieniądze są większe, oczywiście dla mnie. O, zaraz wam pokażę, no, jak cieszyć się na nieszczęściu innych. No, wujt oczywiście od razu też nie szwankował, postanowił zakupić sobie nowy nabytek. Powiedz mi, wujcie, gdzie on stoi? Bo chcę go A powiem zobaczyć. ci, że przeważnie takie nowoczesne rzeczy chowam, ale tym razem nie schowałem, bo wiedziałem, że przecież no, jest taki osobnik jak sołtys, a sołtys to jednak prawa ręka wójta. Tak, dokładnie. I ogólnie schowałem go pod wiatą, bo już czeka ten mój nowy nabytek na kolejną pracę polową, którą będzie właśnie koszenie trawy, a tym nowym nabytkiem jest Deutschfahr 6190. Jeszcze jak widzi ten niezarejestrowany, bo kradziony. Cicho, cicho, dopiero co nowy serwis już sprowadzony, jeszcze tablice nie przyszły. Także no dobra, więcej tematu nie będę już rozwijał. Zapraszam do Adasia, jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, dlaczego jest taka seria, a nie inna. Tu mniej więcej powiedziałem, co mogłem powiedzieć od razu na początku, żebyście nie narzekali. A my teraz ruszamy sobie już do domku, słoma przywieziona. Ja już wcześniej Adasiowi w ogóle woziłem tą słomę, ale mówię, na odcinku też by się przydało takie coś zrobić, dlatego też zostawiłem sobie troszeczkę i lecimy już. Pola przejęliśmy z Brączka, pola przejęliśmy z Adasiem na spółkę, tak mniej więcej niektóre zostawimy, żebyśmy nie mieli tego za dużo. Tak, no wiadomo, jeszcze ogarniemy sobie wszystkie pola na dniach, bo jednak tak niby, że mamy dużo czasu, że możemy sobie pograć we dwójkę, ale jednak to nie jest tak też łatwo, bo no czasu jest jak jest, ale żeby tak ogarnąć z tym nagrywaniem, to też potrzebujemy nawet, tak jak teraz, godzin wieczornych. No ja dwa dni teraz przesiedziałem takie, wiecie, po dwie godzinki, żeby ogarnąć tutaj serwer, przygotować to wszystko jak było kiedyś, poustawiać stogi, powozić słomę, poszykować te maszyny, Adaś mi wczoraj właśnie pomógł. No i jakoś tam to wyszło, nawet dość sprawnie i szybko, bo już wczoraj pierwszy odcinek u Adaśka się oczywiście pojawił. Adaś, jak tam możecie ujrzeć albo i nie, możemy ujrzeć, właśnie leciał z pługiem po prawej stronie. Tak, teraz oddalę się, o, po prawej stronie tam go widzicie na końcu. Ja sobie już tutaj skręcam w lewo, teraz wchodzimy do kabiny. Chwilę, muszę sobie kabel od dekodera wyjąć, bo nie wiem czy dla mnie mam szczęście. Dobra, to wyjmij kabel od dekodera. Ja sobie właśnie... Nie, bo nie wiem co jest, ale mam takie lagi, a ty nie miałeś wczoraj u mnie. Nie. Zaraz sprawdzimy. Powinno być ok, ja już nie zapomnę, jak kiedyś w Rocketa grałeś ping 400, Adam wyjął kable od dekodera, nagle ping na 20 spadł, także pozdrawiam bardzo serdecznie dekoder. Jakiej firmy? Unia Grudziądz? Tak, 2 na 10. Ale ogólnie fajnie, jak sami widzieliście na kamerze, wystarczy, że tylko zdjąłem słuchawki, żeby nie wyrwać kabla, wyciągłem rękę i wyjąłem przewód. No ogólnie zobaczymy, zaraz sprawdzimy. Także a miałbym bekę, jakby przestał lagować ty. Ogólnie tak, ja dzisiaj troszeczkę ciszej gadam, bo już troszkę późna godzina jest u mnie, poszli już spać, nie chcę ich pobudzić. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie słychać, dlatego też troszeczkę gra jest ciszej. Możecie na to narzekać, czy to też nie, ale mam nadzieję, że z dźwiękiem wszystko będzie ok. W ogóle mało co graliśmy na poprawionej wersji tutaj, na tej części w ogóle Borusiowa, wcześniej w ogóle nie zwiedzana. Fajnie te krzaczory, wszystko wygląda, już w ogóle zapomniałem o tej mapie troszeczkę. Gdzie ty jedziesz? Ja jadę tutaj na to pole pod lasem. Pamiętasz co Jorzym kiedyś obcinał, jak akurat strzelanina była? O, co jeje nie wyskoczyły? O Boże, serio? No tam? Nie, no tam właśnie przyjechałem. Ja sobie już tutaj właśnie wjeżdżam. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, no bo no mówię, lepsze to niż nic. Dużo ludzi mi przyznało rację. Szkoda by było tych maszynek, bo naprawdę ja spędziłem sporo czasu, no i w końcu ta mapa była robiona właśnie dla tej serii. A teraz wszystko wróci do normy, przynajmniej mam taką nadzieję, no bo wiecie, z Tanasem mam czeską, poczekajcie, moment, jeszcze czegoś nie zrobiłem, którym mogę mieć X? O, tym, dokładnie, na klawiaturze znalazłem, chciałem rozłożyć sobie właśnie te kółeczka tutaj, żeby mi nie wyrzucało zbytnio na miedzę tego, więc mówię, z Brączkiem mam jeszcze polską i od czasu do czasu coś tam się jeszcze ciekawego nagra. Właśnie z Adasiem najbardziej wszystko cierpiało, bo nie miałem żadnej praktycznie serii, ale mam nadzieję, że Adaś zadowolony. No, ja jestem bardzo zadowolony, zawsze jestem zadowolony. Ja nie jestem wybrednym człowiekiem, oprócz tego, że dobrze wyjechałem starym John Deere'em, bo zaliczyłem glebę w rowie i ogólnie dobrze, że... Ogólnie, powiem szczerze, że to było to u mnie na polu, to jakbym do rowu wpadł, bo tak mi się przechylił John Deere, żebym przez przednią szybę wypadł. A tam to się trzymał? Ale jest problem, bo nie mogę wyjechać, więc... Żartujesz? No co, pomagamy? Pomagamy. Tylko wiesz co, kupisz sobie holi, zwieziesz na swoją gospę i ja najwyżej...
Ja przyjadę, tylko Ursusem przyjadę najwyżej do ciebie, czy coś. Czy tam, nie wiem, masz tego podpiętego dojcza, byśmy sprawdzili, jaki ma uciąg? No to dawaj, możesz tego dojcia tam, odepniesz sobie tylko tego. No to dobra, ja zostawię. Kosiary, jakbyś tam mógł. O kur. Dobra, żeby, a też jak możesz, to ten. Tow bar. I ogólnie, czekajcie, zaraz, zrobimy sobie tą akcję i zaraz porozmawiamy. Dobra, powinieneś mieć w tym momencie tow bara. Na firmie. Jest, widzę. Dobra, my już sobie jedziemy po niego, czekajcie. Jedziemy Adasiowi pomóc, ale piękny ten dojdzie, jest naprawdę, o Jezu. Siema. Światełka, wszystko jest idealo. Niestety nie z tej strony, Adam, no kurde, nie wiem, co ty żeś kupił. O, ja pierdolę, modręki ma wszystko, ma kamerę, co fajna, nawet masz stary. No nie no, burżuja, powiem ci, że naprawdę. No nie, no naprawdę nie. Ogólnie wydałem, no nie chcę być tutaj jakimś takim bogatym człowiekiem, ale wydałem na tą furę 350 tysięcy. Bo to jest całkiem taka dość dobra tylko rzecz. Tylko wierzę to w euro. Nikt o tym nie wie, więc ale ogólnie zobaczcie, nie, szyby się jeszcze świecą. Lakier to już w ogóle. Jedziemy go docierać teraz właśnie. Tak, no teraz możemy go dotrzeć, żebyś nie wpadł do, no, że tak powiem, tego rowu, tam jest to równe. Jak wpadłem, to aż mnie normalnie tak do przodu gibło. No właśnie dlatego, a patrz, wczoraj ci mówiłem o tym błocie, bo wczoraj nie mieliśmy jeszcze na odcinku wgranego tego modu od błota, żeby nam tam, wiecie, nie gniotło tego wszystkiego i że mu to działało. Ale się tu karmę i ja pierdolę, jeszcze nowym ciągnikiem nie popierdalałem 50 przez wieś. Czekaj, tu będzie najlepiej zjechać. Nie, dalej. Dalej? A to ja twoim polem polecę, co? Jeszcze trochę. Albo tu możesz sobie skręcić. Tam jest potem droga. Tak mi pedały skrzypią, że jestem silny, nie? Wiem, że jest droga, ale tyle, to już tam przelecę sobie. To tak trzeszczę te pedały? No. Pozdrawiam. Prawy pedał gazu mi tak zaczął trzeszczeć ostatnio. Nie wiem, czemu muszę WD-40, tak jakby. A to polecane było. Ty grasz tym? Którym? Jak którym? Sajtekiem. Tak, Sajtekiem, no kurde. O, to pozdro. Inaczej to bym. Uważaj, żebyś tu nie wpadł. Ale tu widać, że ten... mokro jeszcze w niektórych miejscach. O kurde. No, porządnie. No nie wiem, ciekawi mnie to, jak ty tutaj dasz sobie radę. Czekaj. Czy piątka coś ten? A podpiąłeś? Czekaj, tak, bo dziewiątka mi się... Poczekaj, kurwa, Krzychu, muszę zrobić coś takiego. O, dobra, podpiąłem cię. Czekaj. Ciągnij malina, ale widzę, że byczar. O kur, jak mnie zniosło. Ej, no nie rób sobie jaj. Ej, idzie, zobacz. Patrz, ale poszedł. Jeszcze? Zobacz, jeszcze z pługiem normalnie. Ty, wiesz co zróbmy? Stój, poczekaj. Ja wiem, co zrobię. Odczepiłem cię? Tak. Cofnij do tyłu. Ja jeszcze tu zostanę w razie czego i cię spróbuję wyciągnąć. Cofnij jeszcze, wiesz, zraz. A na pewno zaraz utopię się tutaj. O kur... A ty... No mówiłem tutaj naprawdę, ja będę miał problem z kukurydą w tym roku. Nie, to będę musiał oborać. Naokoło. Już podpiąłeś? Dobra. Myślę, że to będzie. No nie żartuj, ty, a żeś pini... Patrz, mnie obróć. Ale zobacz, jakie to jest błoto, no chłopie. Ty też w błocie stałeś, no to jak miałeś mi z błota wyciągnąć? Daję tylko radę. Błota nie ma i już żeś poszedł gdzieś. Uważaj, bo złamim, kurwa. Złamię, dyszla. Nowe, poździerane. Czekaj. Widzicie, muszę takie coś robić, bo dziewiątka niestety odczepianie jest i mi... Tutaj, dasz sobie radę już? Tak. Ja może zjadę tutaj, wiesz, gdzieś tutaj na pole ci, nie będę już zjeżdżał na gospodarstwo, lecę do siebie robić, bo ja nawet jednego przyjazdu nie obrobiłem. Dlatego też dzisiaj, jeżeli Adaś pozwolisz, to zrobimy taki z półgodzinny chociaż odcineczek. Myślę, że jest taka możliwość. Dzisiaj do ciebie coś nagrywamy. No, tak zobaczymy, na razie skończmy to, będziemy potem myśleć, co tam jeszcze porobimy, więc coś możemy tam pyknąć. Dobra, kwit. To się ja się cieszę. Formuła 1, Grand Prix Polski czy coś. No, na pewno. Także kochani, no co ja wam kurwa nie opuściłem. Kurwa. A bo ja miałem opuszczone na poprzeczniaku. A bo to Boże, z tego stresu jak żeś mnie zawołał, że wtopa, że ciągnik utopiony, że wyleciałeś z kabiny, to ja taki zestresowany pobiegłem ci pomóc. Że się wystraszył, że mogło mi się coś stać, jak wyleciałem przez szybę, a to nie fan, że mi się otwiera, co nie? Dokładnie. Wiesz co, ja nie wiem, czy też nie będę miał problemu u siebie, bo ledwo co idzie.
Mówisz, że Dojdź będzie w gotowości. Także mówię, no dzisiaj Dojdź naprawdę będzie już przetestowany. Mam nadzieję, że jak zobaczą, to ci go nie zabiorą. W jakich warunkach pracuje? Oj, 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 proszę jedź. Nie. Dobra, możesz podjeżdżać. Aha. Czekaj, spróbuję to podnieść. No, nie wiem, decyduj się. No nie, no musisz przyjechać, nie dam rady. Ja to ominę tak to. Ale błotem rzucaj, ja pierdzielę, wiesz, które robię, nie? Poczekaj. Tu. No robię tutaj to przy lesie takie, wiesz. Do końca jakbyś jechał prawie, że tu co rury popękały na... Ale mi w błocie usiadł, ja cię kręcę. Ogólnie Adam, no, my u Adasia sobie rozmawialiśmy na temat gier nowych, jakie tam będą, także zapraszam do Adasia. Ale tak Adaś, powiedz mi na samym począteczku, co sądzisz o Farmingu 17? No powiem szczerze, dobrze, że dziękuję pewno... ci za zabranie głosu, myślę, że twoja wypowiedź naprawdę... Ale wiedziałem, że on to chce zrobić. Naprawdę urzekła mnie i myślę, że dzięki twojej wypowiedzi to jest dobry wybór, aby kupić tą grę. Naprawdę, dziękuję. Ja powinienem zostać twarzą Jacka. Nie, a tak naprawdę, kochani, to zapraszam do Adasia, bo tam naprawdę te sprawy poruszyliśmy tak dość grubiej, można to tak powiedzieć. Adam już tu popiernicza ładnie nam tu. Ale ładny jest, o Jezu! No, jak mi się fajnie jedzie w środku, to jestem silny. Czekaj, dobra, muszę wysiąść. Dobra, ja ogólnie go opuszczę. Dziewiątka. A ja mam pod piątką, a nie pod dziewiątką. Ja mam pod dziewiątką. Już, gotowa? No, zobacz, dobra. Zobacz. Ciągnie cię, wyrwał normalnie na koło. Dobra. Puściłeś? Tak, bo jest tutaj kunar i... Kunarem, wiesz co, ja będę chciał ten przód jest piękny. O Jezu, nie, stój, nie wjeżdżaj tu. Ja to będę chciał rozciągnąć, poczekaj mordo chwilę. Rozciągaj to. A czy będę chciał tu, wiesz, zrobić tak, żebym zaraz się znowu nie wtopił? Dobra, wiesz co, to ja sobie tutaj zostawię go gdzieś na boku, w lesie na przykład. Dobra, nie ma problemu, to tutaj go gdzieś zostaw. Ja to myślę, że już, się... już tam... raczej się nie wtopię. Także kochani, no co, powiem wam tyle, no szału nie ma, nie urywa, 17. Ale Ursusa wyciągło. Ale tak, jeśli chodzi o Dojcza, a jeśli chodzi o Farminga 17, no... Myślałem, że będzie o wiele lepiej. Kurwa mać. Wiesz co mnie tylko daje na plus z tym farmingiem, to że będzie jednak dużo tych licencjonowanych maszyn i marek wszystkich i myślę, że wszystkie marki wiesz będą. Co? Marek, podjechałbyś mi? Znowu. Jednak nie chciałem, nie? Ale jak on rzuca błotem? Nie chciałem, ale się wjebałem. Ja już nie podjeżdżam tu, naprawdę przepraszam was kochani za te wtopy, ale nie wiedziałem, że to aż tak siądzie w ogóle. Niby ostatnio padało ile? No ze 2-3 dni temu trochę wlało, ale bez przesady. Nie aż tak. Tam... Kurwa, jakiego dzika schował w tym, w krzokach, którzy mu nie ukradli. Ty już, na naszej wsi to już mało kto został, także wiesz. O, dobra, jestem. Już. Siadam. Kurwa, bo nie mogę tego. Wiesz co, tak musisz pod kąt go zrzucić i później... O, i teraz już cofaj, tylko wykręć mocno. Dobra, powinno być chyba, nie? Dobra, jest fit. Gotowy na przodu lecimy. Boże. Ale mi wyrwało, ty. O kurwa. Wyrwałem go na koło. Ej, no nie pierdol, że nie możesz wyjechać. Nie, no bo jest błoto i kopie mi się z tyłu. O ja pierdolę, jak ty bokiem go szarpłeś, człowieku. Dobrze, że to jest dobry. O, jak się upieprzył od razu, ty. O Boże, jakie brudne. Starczy, dzięki wielkie, wujcie, naprawdę. Jesteś pomocną dłonią, będę głosował na ciebie w następnych kandydaturach. A, ty będziesz znów moją prawą ręką, jako sołtys z pobliskiej wsi. A ty będziesz moją prawą ręką do tego? Tak, a ty będziesz od tamtego do tego. Dobra, także no powiem wam, że Farming 17 nie zaskoczył, no wiadomo, nie można się dużych rzeczy spodziewać z racji braku nowego silnika, czy też jakichś tam ulepszeń, ale mimo wszystko pokazali klasy i dopracowali coś na tym samym. Mówię, tam jest dużo odcinków powychodziło u ludzi, naprawdę troszeczkę tego pooglądałem i naprawdę Farming 17 w jakimś tam sensie, no co tam? Czaisz, że teraz zauważyłem, znaczy przypomniało mi się, że wyjechałem ogólnie na drogę jednakże gminno-powiatową, a jednak nie mam rejestrowanego ciągnika, więc no tak. Trochę lipa. Dokładnie. Czekasz, dasz mi chwilę? Halo milicja, proszę przyjechać na Lipinki Łużyckie, objazd za pocztą w prawą tamko sklepu, no czekaj, tak, niezarejestrowany popierdalacz. No, dziękuję. Już nie ma. Poczekaj, bo słuchawkę zdjąłem, co mówisz?
Nie, już nie ma, już jestem na swojej gospodarce, tu już mnie nikt nie Ale mi się wydaje, że nasz miejski monitoring, czyli Grażyna, zamieszkała na domu naprzeciwko mnie, wyhaczyła całą sprawę i to jest nagranie, mam nadzieję. Grażyna nie widziała, bo robiła obiad. Zostanie wszystko tutaj zgłoszone do prokuratury, zostanie wszczęte postępowanie. Milicja. Ale za dychę mogę wycofać, nie? Także wiesz. Ale za 10 tysięcy. Dobra, może być za 10 tysięcy. Chciałem 10 zł, ale może być za 10 tysięcy. Tak, bo myślałem, że chciałeś w euro, więc wolałem powiedzieć 10 tysięcy. No, także, naszych polskich złotych. Także no, należy na razie co czekać na 17, bo wiecie, foty, wszystko fajnie, ładnie, pięknie, ale jak to będzie z grom, jak to będzie na komputerach chodziło, to się dopiero wszystkiego dowiem w swoim czasie, a dla mnie to najbardziej oczekiwanymi rzeczami to są nowe gry rolnicze, które pojawią się już niebawem w internetach do sprzedaży, do kupienia, do pogrania. Mówię, tam kilka takich dość ciekawych gierek się pokaże, także już wam mogę zapowiedzieć, że na pewno jakieś ciekawe, fajne serie pojawią się i nie tylko z singla, bo może też prawdopodobnie w tych grach, co wczoraj z Adasiem rozmawialiśmy, gdzie zapraszam, co już mówiłem, będą właśnie multiplayer, także na pewno jakieś ułatwienie dla nas, fajne do pogrania będą rzeczy, no i troszkę różnorodności. Oby, na razie trzeba umyć tutaj dowód zbrodni, czyli to, że jechałem po błocie dojczem bez rejestracji. No powiem ci, że kurde, nie pomyślałbym, że tak nowy ciągnik może zostać tak szybko ubrudzony. No, ale jak on się pięknie brudzi. Nie oszukujmy się, zarąbiście. Super fura. Nie oszukujmy się, no dobrze ci wczoraj doradziłem, bo doradziłem Adasiowi, że właśnie, żeby zmienił tego swojego John Deere'a, powiem, nie był jakiś rewelacyjny, a strasznie błyszczał się jak psu jajca i wyszorowany jak Adama Maluch na zlot japońskich samochodów. O kurde. Na niedzielną mszę i ten naprawdę John Deere troszeczkę tak się odbijał od podług innych John Deere'ów i nie był jakiś tam doskonały, a myślę, że taki dojczyk idealnie się wpasuje, tym bardziej, że Adaś jeszcze właśnie ani nie miał nigdzie dojcza tak ostatnio w żadnej serii i mu się podpasował taki ciągniczek, akurat będzie pod nowy siewnik, który też ma Adam zamiar zakupić. Będziemy stosować taktykę bezorkową. Ja prawdopodobnie będę Adama brał do siebie na jakieś tam usługi. Myślę, że jakieś pola sobie wypróbujemy na początek. Zobaczymy, czy to będzie jakiś hit, czy jakaś lipa totalna. Zobaczymy, jak na naszych ziemiach to się wszystko uda. A propos uda, to fajnie mi idzie tutaj talerzowanie, gruberowanie i... Szkoda, bo myślałem, że tam coś innego zobaczyłeś, jak mówisz coś na temat uda. Uda? Jakieś uda zobaczyłeś, no, coś? No, powiem ci, że nic. Żadnych tam laszek nie, u ciebie w lesie nie ma. Nie, wszystkie chore takie jakieś tu, nie wiem, niekonkretne, proszę ciebie. Nic konkretnego. Co tam, sarenki pewnie? No, to młode to takie, wiesz, to tyż nie warto jeszcze, bo to tam raciszki nierozwinięte do końca. Rannowanie. Fajnie się bawiły. A jeśli chodzi o dalsze prace na Bolusiowie, to czeka nas ta kiszonka oczywiście, tam prawdopodobnie miało być, że Adam zakupi się czkarnię, a z racji tych wszystkich nowych wydatków i straty pieniędzy, znaczy może nie straty, ale no wydatku, nie kupi się czkarni. W tym roku jeszcze poleci, zamówimy sobie zestaw, przyjedzie się czkarnia, my po prostu będziemy odbierać, może jedynie Adam zakupi jakąś przyczepę samą zbierającą, którą będę mu polecał jakąś tam, bo ja mam, będzie do kiszonki w sam raz. Adam będzie musiał sobie jakąś zakupić, no bo teraz po Brączku przejął łąki, to będzie tak, akurat jest sobie... akurat duża sprawa, obstawiał, że teraz poszły łąki, więc trzeba to ogarnąć. Trzeba pamiętać, że też mamy kontrakt Adaś podpisany z biogazownią, no i niestety Brączek był w tym kontrakcie z nami, ale niestety Brączka już nie ma, upadł, więc my będziemy musieli niestety wywiązać się z tego i zawieźć odpowiednią ilość, dostarczyć biomasy właśnie do biogazowni. Także no, będzie w tym roku trzeba się postarać, ale powiem wam, że jak i w farmingu, tak i na zewnątrz pogoda dopisuje, kukurydza dopierdoliła do 4 metrów nawet, masa będzie dobra, więc myślę, będzie że... masa i będzie kiełbasa, więc... Jo, myślę, że właśnie a propos kiełbasy, kiedy świniowicie robimy? No, o tak ogólnie to ja nie mam niestety świń. Rzeźnika masz jakiegoś tam dobrego? No bo ja miałem tego tu z podsklepu ostatnio, ale daj sobie spokój, jakie to wyroby zrobił. No więc jak to się mówi, więc zachlał niż zrobił. Zamiast we flaka tą skarpetę mi człowieku kaszankę narobił, nie?
Dobrze, że z pasztetową nie pomylił, ale okej. Okay. No, także naprawdę, no, nie polecam ci go, jak masz tam jakiegoś na oku, bo powiem ci, takie swojskie to swojskie, a iść no, to swojskie jest najlepsze. Mam takiego, Darek ma na imię, bardzo o, dobrze robi. Super, Darek. A boi się koparek, nie? Nie. To super, to mu nie. Mogę zaproponować. Swój chłop. Swój chłop? O, to super. A skąd on jest? Będę musiał po niego jechać, czy sam przyjadzie? Nie, ma swój pojazd tam. Swój pojazd. Dwa konie, jeden wóz, więc... Damy radę. No to super, także cieszę się niezmiernie, Adam. W ogóle muszę się wam pochwalić, albo nie wiem, czy tu się jest czym chwalić, się byłem na maturze. O kurcz. Nie wiem czemu, ale dzisiaj jechałem samochodem. No. I jak usłyszałem w radiu, że dzisiaj próbne matury, mi się od razu przypomniało o tobie. Tak, od razu takie, o kur, ciekawe jak tam Bolek. Ogólnie to powiem wam, że ja się przestraszyłem, bo myślałem, że rok szkolny się już zaczął. Ja wyjeżdżam sobie pół godziny przed maturą pod szkołę oczywiście, byłą moją szkołę. A tam kurwa nawet nie mamy jednego miejsca na parkingu. Więcej samochodów niż kiedykolwiek wcześniej. Mówię, dobra, spokojnie, może się komuś pomyliło, może nie wiem, jakieś zawody są czy coś. Okazało się, że matematykę poprawiało, no będzie ponad 50 coś osób, bo było około 60 coś numerków, ale nie było wszystkich. Ja po prostu byłem silny. Były osoby, które 4 lata wcześniej, jak ja przychodziłem do szkoły, to oni kończyli szkołę i byli dzisiaj nawet i pisali maturę. Ja oczywiście matura z matematyki, bo nie jestem jakimś tam asem matematycznym, no i niestety tylko 2 punktów mi zabrakło. Tak to maturkę ze wszystkiego mam pozdawaną, oprócz właśnie tej matematyki. No i dzisiaj była poprawka z racji tego, że jeden tylko przedmiot miałem, to mogłem to zrobić w tym terminie wcześniejszym. Ale mówię, no widać, że ta matematyka nie leży i naprawdę, no myślałem, że tak bardziej, wiesz, chłopacy czy coś, nie, że ta matematyka, ale powiem ci, że było 50-50, jeśli chodziło o to przeważnie tak jest. Ale no naprawdę, bekę miałem, bo kumpli jeszcze z 4 lat temu, nie, dzisiaj się spotkaliśmy, o kurwa, bo widzę, że ładnie tam. Ogólnie matura... Siema, co ty to robisz? No wie, jak tam otwarte, nie ruszyłem, także no, pozdrawiam też bardzo serdecznie, też nie ruszyłem, tylko jedno zadanie, które jest dobrze, chyba, bo mi wyszło tak, jak powinno wyjść. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, może się teraz uda, może nie mam zielonego pojęcia, nie chcę sprawdzać, psuć sobie nerw, ale ogólnie tam, oczywiście tam niektórzy się potrafiali, że o ja 15 minut i wychodzę, najwcześniej jedna osoba, która wyszła, to była godzina, wyszedłem godzina 30 chyba. I zrobiłem wszystkie zadania zamknięte, 2 ruszyłem otwarte, w czym połowę zamazałem, a później już pomyślałem, że nie ma sensu tej drugiej połowy tam dawać. No i takie życie. Adaś, a ty asem z matematyki byłeś, czy nie byłeś? Nie. Ktoś nie pamięta. Zawsze po zakończeniu kolejki ekstraklasy są asy i cieniasy. No niestety ja nie byłem ani asem, ani cieniasem. Byłem z matematyki tak powiedzieć po środku. Trójki, niekiedy czwórki, dwójki. To zależy, ale jakoś mówię, no. Jeśli chodziło o takie rzeczy, to ja jak zrozumiałem jakiś temat, to potrafiłem dostać 4, 5, jakieś dobre oceny. No jeżeli mówię, jakiś temat był taki, który ja ogarniałem, nie? Jakieś dodawanie pod kreską, coś w tym stylu. Odejmowanie pip w sklepie. Albo takie, przypuśćmy, że musisz coś pomyśleć, nie, że ile waży cegła i pół cegły, coś w tym stylu, nie, to takie, to takie, taka matematyka mi idzie, a jeżeli tam jakieś, na przykład są 2x, ile waży y, obliczyć, no to kurwa, dla mnie to już jest magia, jak nie ma liczb, a trzeba podać, no to dla mnie to już jest niepojęte w ogóle. Ale powiem ci, że przeżyłem, mogę ci się pochwalić, przeżyłem kolejny dzień, to już będzie 3058 dzień, bez pamiętania wyniku skróconego mnożenia. Także polecam ci też serdecznie sprawdzić, czy w twoim życiu przydają się takie właśnie przykłady. Bo pani właśnie nam powtarzała, że wszystkiego się trzeba uczyć, a my zawsze tam gadaliśmy, że a jak po chleb pójdę i będę chciał kupić bułkę, to co, mam jej z podkreską to obliczyć, czy co? I zawsze, wiesz, zawsze beka, bo ta matematyka, no nie przydaje się jakoś tam, chyba że ktoś idzie na studia, nie wiem. Znaczy, no, przydaje się w życiu, nie mówię, że matematyka no, ale nie aż tak, mówię, bo... wiesz. Ale mówię, no nie będziemy robić, nie będziemy nigdy tam, jak gdzieś pojedziemy, nawet do jakiegoś, nie wiem, serwisu, czy no nawet do jakiegoś sklepu, hurtowni, czy gdzieś, ogólnie w życiu, dzień w dzień, nie będziemy nikomu, nie wiem, tam z X-a Y-a wyciągać, dlatego czy mówię, w ogóle jeszcze podstawa... jakieś inne tematy. Ważne, żebyśmy umieli dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i jakieś tam jeszcze dodatkowe funkcje trygonometryczne, tak? No jest... na przykład jakaś tam plagimetria, czy funkcja kwadratowa. Pocahontas, Pitagoras.
I te sprawy, więc. Także no powiem wam, że no podstawa super, nie? Ale jeżeli chodzi o taką matematykę, że jak coś tam było, no to wiadomo, trafiały się jakieś dwójeczki, jedyneczki, trójeczki. No ja skończyłem ogólnie tam, nie wiem, czy ja miałem dwójkę, czy trójkę teraz z matematyki, nie pamiętam już, ale wiem, że jeżeli miałem dwójkę, to miałem tam 2,50 coś, że naprawdę mało mi brakowało, już na koniec nie było sił, żeby to poprawiać. I tak naprawdę to w miarę wyszło. Jest 30 minut, ja ogólnie teraz już sobie tutaj zawinę i możemy kończyć, bo myślę, że teraz ta nasza seria będzie teraz dość często z racji tego, że no mówię, Adaś jest zawsze wieczorkami, to jest fajnie ogarnąć, że to jest pewne, że z Adasiem sobie nagramy, chyba że jakaś tam wiadomo imprezka, bimbreska, coś w tym stylu, świniobicie. Powiedziałam, bo idę do przodu, dalej A jeżeli ten się uda, to następny odcinek prawdopodobnie będzie na weekend, bo ja później też mam wesele, także będę chciał coś nagrać na zaś. No i co, kochani? Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że wam się ten odcinek spodobał, bo no nie robiliśmy jednej pracy, troszeczkę w top, troszeczkę rozmawiania, troszeczkę kilka fajnych innych rzeczy, troszeczkę Adama, a troszeczkę łapek w górę zostawcie pod tym odcinkiem. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Żeby nie było więcej. I teraz Adam, twoja regułka zawsze na koniec filmu. Więc dziękuję za ten piękny, cudowny odcinek i całe 30 minut spędzone z nami, więc łapujcie, subujcie, komentujcie i trzymajcie się na razie. Cześć! Cześć!